Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak zrobić taką dość efektowną potrawę, bo będą to jeżyki. Natomiast będą właśnie nietypowe, bo po pierwsze wegetariańskie i będą nadziane tofu z shiitake, dodamy imbirku, doprawimy sosem sojowym i sosem rybnym i zwiążemy skrobią kukurydzianą. Można też dodać jajko, nie jest ono konieczne. Jakby ktoś chciał uniknąć, to równie dobrze można je zlepić tylko i wyłącznie skrobią kukurydzianą i najwyżej troszeczkę więcej dać. Natomiast no warto powiedzieć coś więcej o naszym głównym bohaterze. Jest to tofu, taka konsystencja dość miękka, czyli serek z soi. Tofu się robi, tofu w ogóle wynaleźli Chińczycy 2000 lat temu. Cała Azja i właściwie cały świat został opanowany przez tofu. Tofu jest niczym innym jak serkiem soi, który jest robiony w procesie koagulacji, czyli no takiego ścinania białka, które potem jest serwatka jest oddzielana od masy i z tej masy jest tworzony serek, który ma dość neutralny smak, natomiast dzięki temu można go użyć do potraw zarówno słonych, jak i słodkich. Na przykład można zrobić bezglutenowy, bezlaktozowy sernik właśnie z użyciem serka tofu. No ale my dzisiaj będziemy na słono robić. Natomiast tak, no jeszcze dodam, że jest to bardzo dobra wiadomość dla wegetarian, bo mamy tutaj wszystkie egzogenne aminokwasy, czyli komplet białek, a w sumie no jest to niezwierzęce białko. Do tego mamy bardzo dużo minerałów, wapnia, magnezu, żelaza, czyli przeciwdziałamy osteoporozie, poprawiamy jakość naszej krwi. Mamy dużo kwasów nienasyconych również, czyli wymiatamy zły cholesterol z naszych naczyń krwionośnych. No i działamy przede wszystkim antynowotworowo, dlatego że soja, czyli białko sojowe, ma bardzo dużo takich związków jak genisteina, proteaza czy saponiny. To są związki, które hamują rozrost komórek nowotworowych. Jest bardzo dużo badań naukowych, które właśnie dowodzą, że soja przeciwdziała nowotworowi piersi, okrężnicy, prostaty. Zresztą Azjaci, póki mieszkają w Azji, to nie chorują na nowotwory, a jak wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, to niestety się to zmienia. No i do tego jeszcze w ochronie antynowotworowej użyjemy grzybków shiitake, które są nie dość, że bardzo smaczne, to bardzo zdrowe. W medycynie chińskiej grzyby są cesarzem ziół, stoją najwyżej jakby w hierarchii. I mamy właśnie reishi, maitake, shiitake, to są trzy takie najbardziej zdrowe grzyby. A ten akuratnie shiitake zawiera lentinan, to jest taki polisacharyd, który znowu hamuje rozrost komórek nowotworowych. No i dodamy jeszcze imbiru, który nam tą potrawę ociepli i doprawi. A doprawimy przede wszystkim sosem sojowym, tu też mamy smak umami. To jest nic innego jak kiszona soja, bardzo długo, przez wiele lat. No i sos rybny, który jest po prostu przyprawą. Jeżeli ktoś potrzebuje, może też dosolić, ale nie ma takiej potrzeby. Jeżyki obtoczymy w ryżu. Bardzo ważne jest, żeby ryż namoczyć. Tu akurat nie wyjątkowo użyłam ryż biały, bo przeważnie używamy brązowy, ale jak się raz na jakiś czas użyjemy biały, to się nic nie stanie. Generalnie dlatego go moczymy, w ogóle wszystkie zboża moczymy, takie ziarniste, przez noc, a ten szczególnie jeszcze oprócz tego, że budzimy energię życiową i zmieniamy pH, to tutaj namaczamy ten ryż, w związku z tym jeżyki, które będziemy parować w tym oto tutaj garnku, szybciej nam się ugotują, inaczej musielibyśmy bardzo długo je parować. Użyję tutaj dzisiaj taki nietypowe ustrojstwo, albo bardzo typowe, ale jest to naczynie szklane generalnie. Spód też jest ze szkła białego, odpornego na wysoką temperaturę. Naczynie ma dziurki. No i będziemy gotować jeżyki. Także zabieramy się do pracy.
Ok. Jeżyki gotowe. Tak wyglądają już uparowane, nastroszone. Powiem tak, no to jest wersja wegetariańska, natomiast równie dobrze możecie zrobić to z mięsem, na przykład z mielonym mięsem indyka. Tutaj wtedy polecałabym bardziej udziec, bo pierś jest bardzo sucha. Natomiast no, my w makrobiotyce używamy mięsa bardzo mało, raz w tygodniu, tak jak to kiedyś drzewiej było w niedzielę po sumie, więc propozycja właśnie wegetariańska. Bardzo smaczne, myślę, że takie dla dzieci też atrakcja. No i cóż, pozostaje mi spróbować. Jeszcze są ciepłe. Powinny być. Gorąco, ale bardzo dobre. Słuchajcie, fajnie wyglądają, dobrze smakują. Można podać z jakimś pire z warzyw, z sałatką po prostu, bo tu mamy i białko, i zboże, więc tak naprawdę brakuje nam tylko warzyw. Polecam, naprawdę smaczne i zdrowe.